To, że jesteśmy krajem prawie przyfrontowym, ma wpływ na to, jaki sentyment inwestorzy mają w stosunku do naszego kraju. Widać to po kapitalizacji naszej giełdy, widać to po nowych transakcjach kapitałowych, które się na polskim rynku odbywają. Tych transakcji jest po prostu mało. Wydaje mi się, że może mieć to też wpływ na to, w jaki sposób nasze firmy patrzą na swoje inwestycje. To rzeczywiście jest trudny czas dla nas wszystkich. Generalnie kredyt inwestycyjny dzisiaj jest w odwrocie. Tak i analitycy, i my w bankach to widzimy, że tak naprawdę dzisiaj rządzi kredyt obrotowy. Zwiększona inflacja, kwestie zwiększonych kosztów finansowania powodują to, że firmy raczej są zainteresowane ciągnięciem czy braniem kredytów obrotowych, podczas gdy tak naprawdę prawdziwych inwestycji jest bardzo mało. Chciałoby się, żeby tych inwestycji było więcej. My dużo pracujemy nad tym jako PKO Bank Polski, żeby te inwestycje były w szczególności w tych obszarach, które są związane z transformacją energetyczną, tak zwane OZE, wszystkie te rzeczy, które zmieniają naszą gospodarkę. Również mógłbym powiedzieć, że ten czas jest takim czasem, który ci wszyscy klienci, którzy myślą o swoim dalszym rozwoju, myślą o przejmowaniu swoich konkurentów i w ten sposób inwestowaniu w aktywa, które są ciekawe. Myślę, że kryzys będzie powodował, że tych aktywów będzie więcej i ci najlepsi będą mieli okazję, żeby te inwestycje właśnie w aktywa, swoje kapitały tam lokować.